Siemanko, witajcie na kanale Grad Plus. Siemanko. Dzisiaj filmik ze sprzedaży, czyli jedziemy na skup złomu, sprzedać wszystko, co udało nam się do tej pory zebrać. Były to 4 wypady. Tak, dokładnie, ponieważ 5. wypadu jeszcze nie będziemy sprzedawać. No, nie mieliśmy czasu na rozebranie tych wszystkich gratów, a było widać, że bardzo ich dużo było z tego wypadu. Był obfity właśnie wypad. No, nie będziemy jeszcze sprzedawać butelek oraz tych płytek elektronicznych. No, musimy trochę jeszcze tego dozbierać do kartonu i dopiero będziemy ruszać. Także to będzie w przyszłym odcinku. A teraz, nie tracąc czasu, wsiadamy do Gradbusa i jedziemy na skup. Jedziemy. Właśnie wyruszaliśmy na sprzedaż złomu, ale mieliśmy problem z odpaleniem auta, musieliśmy sobie poradzić za pomocą kabli. A to czepiamy już, jak wszystko pojęte. Idziemy właśnie sprzedać pierwszą część złomu. Cienki metal. No, cienki metal sprzedajemy na początek. Wypchaliśmy nim wszystkie pralki, jakie mieliśmy. No, mieliśmy mały problem na początku, bo nie chciał odpalić nam fura. Ale załatwiliśmy kable, no i wszystko jest już, gitara. Jedziemy jeszcze do pompować koło. No właśnie, okazało się, że jeszcze schodzi nam powietrze z jednego koła. No, także jedziemy tutaj na stację, zaraz pompujemy i na skup. Napumpowane i idziemy dalej. Idziemy na wadę. Na filmie właśnie. Wie pan co, kanał na YouTube sobie nagrywamy i tak chcieliśmy tylko... No sobie nagrywajcie. Dobra, dzień. Thank you.
Dobra. Mamy już wszystko wypakowane i zmierzamy do kasy, zobaczyć ile wyszło. Są gdzieś, złoty, a ty jeszcze tej głowice swoje zrobiłeś na miejscu. A widzicie, zapomniałem. Wyszło 1510. Ile? 450. Na wiązku. Tu chyba plak będzie. Jazik.
jeszcze raz na pewno pana, nie raz pana odwiedzimy, także... Dobrze, no wracamy właśnie ze skupu. Tutaj. Ile wam wyszło do opłaty? No i wyszło 292,50. To był za cienki złom. No także teraz pozostało nam załadować gruby złom, jeszcze miedź, aluminium, puszki. No i ponownie ruszamy na skup i zobaczymy, ile wyjdzie z tamtego łupu. No, cienki złom sprzedany, jak widzieliście, teraz jedziemy sprzedać gruby złom, puszki, miedź, aluminium, no i inne metale kolorowe. No, chcieliśmy jeszcze dodać, że nie będziemy sprzedawać dzisiaj tych płytek z elektroniki oraz butelek. No, chcemy jeszcze trochę dozbierać więcej i potem za jednym zamachem wszystko opchnąć. Dobra. 10,5, dobra. Idę po resztę. Aluminium równa się 4,5 kilo. Dobra. To będzie 4, tak? 4. 4 kilo. Cyknę fotę. Tak, tu. Tu mamy. 1470, 110 kg. 174,90 na mecz, 36,80, 212,70. Teraz z drugiego kermanu. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. My już wróciliśmy do domu. Jak sami widzieliście, z dzisiejszej sprzedaży udało nam się zdobyć 500 zł. Tak, te 500 zł wpadło nam z ostatnich tych 4 wypadów. Piątego wypadu jeszcze nie będziemy wstawiać, bo jak widzieliście, było bardzo tego dużo. Nie mieliśmy czasu na rozbieranie. No nie będziemy jeszcze sprzedawać butelek oraz tych płytek elektronicznych, ponieważ chcemy jeszcze trochę tego dozbierać. Łączny czas tam było 8 godzin zbierania. 8 godzin zbierania oraz 6 godzin rozbierania tego wszystkiego potem w magazynie. Czyli razem 14 godzin pracy i 5 stówek wpadło. No, jeśli dzisiejszy filmik wam się podobał, zachęcamy was do łapkowania, komentowania oraz subskrypcji. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odsłonach. Cześć!